Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie. Chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać o Dysonie V15 Detect. To jest bezprzewodowy odkurzacz z laserami. My jesteśmy rodziną dosyć konserwatywną, jeśli chodzi o odkurzacze, bo mamy jeden bardzo stary odkurzacz, który jest bardzo głośny i ma bardzo dużo koni mechanicznych. Po prostu wciąga wszystko jak coin dropsy. Dyson taki nie jest, w sensie nie wciąga wszystkiego jak coin dropsy. Jednak tej mocy mu trochę brakuje. Dyson wykorzystuje prądy powietrzne, cyklony, Bóg wie co jeszcze, tornada i tak dalej, żeby zwiększyć tą moc ssania, wykorzystując po prostu fizykę do tego. Natomiast no, nie jest to tak dobre jak w przypadku tradycyjnego odkurzacza, który po prostu ma gigantyczną moc ssania. Natomiast ma laser, co jest bardzo fajne. W ogóle to jest tak. Odkurzycie sobie mieszkanie i myślicie, że macie czysto, tak? I idziecie sobie po tym mieszkaniu i wygląda, że jest okej, okay, ale potem odpalicie sobie tego Dysona, włączy się ten laser, on sam z siebie się włącza, można go wyłączyć i się okazuje, że nie jest czysto. Niestety, okazuje się, że nie jest czysto i jest po prostu syf na podłodze, więc bierzecie i zaczynacie odkurzać codziennie. No prawie codziennie, bez przesady. V15 jest bardzo taką modularną konstrukcją, dzięki czemu można, nie dość, że mamy rurę na końcu, może mamy przedłużkę do tej rury, dzięki czemu można tą rurę łamać, więc można pod kanapą na przykład wygodnie odkurzać. Są najprzeróżniejsze końcówki, szczelinówka, tych końcówek jest mnóstwo w ogóle, elektroszczotki, czyli z własnym napędem, są chyba trzy w zestawie w sumie, bo mamy podstawową szczotkę, tą z laserem, która się nadaje głównie do twardych podłóg, ale można na miękkich. Potem jest elektroszczotka bez laseru, taka potężniejsza, która nadaje się bardziej do miękkich podłóg, czyli do dywanów i tak dalej, ale można ją również wykorzystywać na twardych. I na końcu jest jeszcze ta taka mała szczotka, którą można używać na przykład na kanapie, głównie do wciągania, jest przeznaczona do wciągania sierści naszych zwierząt, tak przynajmniej jest reklamowana. Ale spisuje się w wielu innych sytuacjach również dobrze. Jest kilka innych końcówek, tam jedna jest taka moja ulubiona, którą używam do tego, żeby biurko, kurz z biurka odkurzać, czy sprzętów, czy elektroniki, jest mięciutka, mięciutkie włosie, jest bardzo fajna szczotka. W ogóle bardzo polubiłem się z tym odkurzaczem. Jest po prostu bardzo fajny. Kompletnie mi nie odpowiada jego design i absolutnie do niczego nie pasuje, poza pasuje do tych LEDów, bo jest tak samo kolorowy. Mieszanka kolorów, design jest szokująca. Jest fiolet, jest taki żółto-miodowy kolor. Są najprzeróżniejsze odcienie. I teraz tak, to w żadnym wypadku nie pasuje do żadnego pokoju w naszym mieszkaniu. I podejrzewam, że mało osób ma takie kolory w wykończeniu swojego mieszkania, więc w zasadzie nie spodziewam się, aby do zbyt wielu wnętrz to pasowało. Chciałbym, aby firma wydała jakiś taki bardziej konserwatywny w designie model. I to, co mi najbardziej przeszkadza w tym wszystkim, jeśli chodzi o cały ten design, to jest to, że stojak, bo w zestawie jest taka baza, którą montujemy sobie na ścianie, można ją trzeba przykręcić, trzeba jakieś tam dziury trzeba wywiercić i tak dalej. Ta baza jest w kolorze któregoś tam plastiku, chyba w kolorze rury i to jest ok. Natomiast jest do tego jeszcze taki stojak, czyli taki dosyć ciężka podstawa, do której jest montowana aluminiowa rura, która na górze ma uchwyty, na którym wieszamy, się po prostu go wkłada. Ona się od razu ładuje w tym momencie, bo tam jest podłączenie do prądu, więc to trzeba gdzieś do prądu podłączyć ten stojak. I ten stojak jest tak, że baza jest biała, rura jest srebrna, rura od odkurzacza jest szara i plastik jest też chyba biały na górze, ten gdzie się tam wszystko montuje, więc jest po prostu taka feria barw i nic do niczego nie pasuje wizualnie dla mnie. To jest największa, to są największe wady. Natomiast jeżeli pominiemy to i cenę, która jest troszkę, ja rozumiem dlaczego jest taka cena, ale 3200 zł za taki odkurzacz to jest bardzo dużo pieniędzy. Jak już pominiemy te wszystkie rzeczy, być może niektórym to przeszkadza, być może nie, to jest to w tej kategorii prawdopodobnie najlepszy odkurzacz na rynku. Jest w kilku rozmiarach dostępny. Jest dostępny taki slim, nie pamiętam jak on się nazywa w tej chwili, takiej mniejszej wersji. Jest dostępny extra large, outsized, outdoor, jakiś taki większy jest. I mój problem z tym jest taki, że Dyson nie podaje na stronie do jakiej powierzchni wystarcza taki odkurzacz i który trzeba wybrać. Miałem okazję sprawdzić wszystkie trzy i myślę, że ten V15 Detect, czyli ten środkowy model, jest optymalny. To jest optymalny. Ten bardzo duży jest dużo cięższy i rzeczywiście, jak ktoś ma bardzo dużą powierzchnię do sprzątania, typu 200 plus metrów kwadratowych, to można coś takiego rozważyć, ale ten slim myślę, że będzie za słaby dla większości ludzi. Ten środkowy jest naprawdę optymalny.
I tak, 13 mocy. Eco, z którego nie polecam korzystać, bo po co? Jest ten tryb środkowy, nie pamiętam jak się nazywa w tej chwili. I tryb boost czerwony, który daje większą moc ssania. Sekret jest w tym trybie środkowym, ponieważ on, gdy potrzeba, to, bo on ma ten czujnik, ten czujnik zliczania wpadających do środka różnych cząstek najprzeróżniejszych rozmiarów, też dzieli to na rozmiary, jest tam czujnik piezoelektryczny, który to mierzy. I ten tryb środkowy wykorzystuje ten czujnik. To znaczy, jeżeli nagle zaczyna wpadać dużo tych cząsteczek, tego brudu, to on zwiększa moc po prostu, bo wie, że jest dużo brudu w tym miejscu, w którym się w danym momencie odkurzamy, więc po prostu zwiększa moc chwilowo. I potem jak już czuję, że zebrał to, co trzeba, no to zmniejszam znowu. Środkowy tryb przedłuża czas pracy na baterii około dwukrotnie. To jest duża różnica, bo na buście myślę, że dacie radę tak szybkim tempem, śpiesząc się, odkurzyć jakieś 50 metrów kwadratowych. Myślę, że większą powierzchnię będzie ciężko ogarnąć w tym czasie. Natomiast w tym trybie normalnym, automatycznym, spokojnie, dwa razy więcej ogarniecie. Jeszcze chciałem wrócić na moment do tego stojaka, gdzie Dyson chwali się, że szczyci się tym, że jest, że mają dobry design. Ale ten stojak przewiduje, jest tak, tam się wkłada odkurzacz od góry i na nim powiedzmy, że wisi ta rura, która jest przedłużka. Każdy element w ogóle można łączyć jak chcecie. Czyli możecie bez rury się połączyć, jeżeli chcecie coś sobie poodkurzać, nie wiem, szafkę na górze, no to możecie samą szczotkę jakąś sobie zamontować na końcu, albo samą końcówkę, samą szczelinówkę. Możecie z tą przedłużoną rurą sobie zamontować. Najprzeróżniejsze metody montażu są, każdy coś znajdzie dla siebie. To jest bardzo modularny ten sprzęt, jak wspominałem. Natomiast ten stojak przewiduje, że zamontujemy sobie odkurzacz na górze, żeby się ładował. Warto wziąć, jest zestaw z dwoma bateriami. To tak tylko dygresja. Z dwoma bateriami. Weźcie z dwoma bateriami od razu, żebyście nie mieli problemu z brakiem prądu, bo będziecie mieli problem z brakiem prądu w pewnym momencie i będziecie się wkurzali, że trzeba odstawić go, ładować. Tak, cyk, cyk, bateria zmieniona i jedziemy dalej. No i teraz tak. I mamy ten stojak. I montujemy ten odkurzacz, załóżmy, że z niego wisi rura, na końcu jest szczotka, to sobie wszystko wisi w powietrzu i obok, tak lekko cofnięte, jest uchwyt, gdzie możemy sobie jakąś inną wybraną szczotkę zamontować, żeby ona po prostu była pod ręką. Natomiast nie ma co zrobić z tymi wszystkimi innymi, muszą gdzieś być, trzeba gdzieś do szafki, do szafy schować, do jakiegoś pudełka, tą szczelinówkę, tą, jeszcze tą małą elektroszczotkę i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem dlaczego. Ten stojak ma miejsce na tej rurze aluminiowej, żeby było więcej tych uchwytów, że każda z tych szczotek by się, każda z tych końcówek by się zmieściła. Nie rozumiem, czemu tego nie zrobili. To są takie irytujące braki, gdzie ja przez tydzień pokorzystałem z tego odkurzacza i od razu zauważyłem, gdzie można by to poprawić, jak można by to ulepszyć niewielkim kosztem de facto. I no i tutaj to, co wspominałem, to oderwanie kolorystyki tego stojaka od samego odkurzacza, jakby zupełnie dwa różne zespoły nad tym pracowały. Nie rozumiem tego. Natomiast, no mówię, no kurczę, świetny sprzęt. Naprawdę świetny sprzęt. Bardzo drogi sprzęt. Jak to Tomek w podcaście, jak rozmawialiśmy na temat Dysona, podsumował. No 3000 wydać, żeby sobie móc poodkurzać biurko, to jest dużo kasy. Ja zgadzam się z nim. Kurczę, ale jak wygodnie się to biurko odkurza. Ja mam tą ulubioną szczotkę, o której mówiłem, z takim miękkim włosiem na końcu. Genialnie się to spisuje. Naprawdę genialnie się to spisuje do odkurzenia biurka, jakiejś szafki, gdzieś tam wejść. Wadą jest to, że ten odkurzacz jest dosyć duży, więc na przykład ciężko mi go zmieścić pod monitor, żeby gdzieś tam głębiej wjechać. Przydałaby się taka końcówka z miękką rurą może, żebym odkurzacz sobie trzymał w jednej ręce, a rurą sobie gdzieś tutaj manewrował. To by się może jeszcze przydało. No, ale bardzo mi się podoba ta koncepcja takiego odkurzacza. Bardzo fajna rzecz. Można szybko go wyjąć, szybko jest cały czas gotowy do pracy. Najbardziej rewelacyjne zastosowanie to jest pójść po prostu do samochodu i poodkurzać sobie te dywaniki trochę częściej niż raz na kilka tygodni. Nie wiem, no ja jestem naprawdę zachwycony. Jeżeli przebolejecie kolory, jeżeli przebolejecie tą konstrukcję właśnie taką, no, gdzie to do niczego nie pasuje. No przepraszam, chciałbym, żeby pasowało do wszystkiego, ale nie pasuje do wszystkiego. Jeżeli to przebolejecie, to konstrukcyjnie i filozoficznie naprawdę świetny sprzęt. Bardzo mi się podoba, bardzo duży wybór tych końcówek jest, spisują się całkiem sensownie. Nie wciąga tak dobrze brudu,
szczególnie na jakichś grubszych dywanach i jak tradycyjny odkurzacz taki wysokiej mocy, taki przewodowy. Natomiast no, tutaj mamy inny zestaw kompromisów, więc myślę, że wciąga na tyle dużo brudu, że po przejechaniu się tą szczotką z laserem już nie widać brudu, w sensie wszystkie widoczne, a kurczę, ten laser podświetla wszystko, podświetla wszystko. Naga prawda na podłodze jest i naprawdę można popaść w pedantyzm, bo wydaje ci się, że wszystko ok, podświetlasz sobie tym laserem i przeżywasz lekkie załamanie nerwowe, no i idziesz poodkurzasz i odkurzasz, no po prostu, no. Bardzo fajny sprzęt, bardzo mi się spodobał, bardzo drogi, chciałbym móc go sobie kupić, może kiedyś, ale polecam go wam. Jak macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy, postaram się odpowiedzieć na wszelkie wasze wątpliwości. Jeszcze tylko na koniec podpowiem, że tak, V15 Detect, najlepszy dla większości, ten model duży jest za ciężki, ten model mały jest za mały. V15 jest optymalna, weźcie zestaw z dwoma bateriami, bo i takie będziecie potrzebowali i tak, więc jeżeli chcecie kupić sobie, to dwie baterie koniecznie. Dziękuję. See you.